Teatrze Miejskim w Sieradzu zazieleniło się od mundurów. Odbyła się tam wyjątkowa uroczystość. Przysięgę wojskową na sztandar 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia złożyło 33 żołnierzy rezerwy. Rezerwiści składali przysięgę po raz drugi, ponieważ wcześniej zrobili to podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Ponieważ składali ją przed rokiem 1992, kiedy jeszcze funkcjonowały inne słowa roty wojskowej, przysięga zmieniła się zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po roku 92. No jest trochę inaczej, bo dawniej to nie przysięgało się na Boga, tylko dla ojczyzny. A w tej chwili właśnie zmiana roty jest duże wrażenie. Ta łezka się jednak kręci wokół. Dowiedziałem się, powiedzmy, odpowiednio wcześniej, żeby się przygotować psychicznie. I co o tym myślę? No bardzo fajny, wzruszający moment. Przysięga się na sztandar, przysięga się ojczyźnie. Także jest to odpowiedzialność. Przysięga właściwie zakończyła 10-dniowe ćwiczenia rezerwy. Do 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia powołanych zostało 216 rezerwistów i wszyscy stawili się w jednostce. Panowie przyznają, że sporo zmieniło się od czasu, kiedy odbywali tam zasadniczą służbę wojskową. No sprzęt się bardzo dużo się zmienił sprzęt. Jest bardzo nowoczesny, takiej elektroniki więcej po prostu i trzeba niestety, ale umysł wytężyć. Wiadomo jak w rezerwie, no przygotowania jakieś, poznawanie nowego sprzętu, jakieś zajęcia nowe. Wiadomo, że żołnierz, który już odbywał służbę wojskową, nie miał do czynienia z takimi sprzętami jak w tej chwili obecnie. No i przygoda. W jednostce jako tak dobrze się czujemy. No, przywrócono mnie po 12 latach od wyjścia do cywila z zasadniczej służby wojskowej. No, spotkało się niektórych z tych samych ludzi, co się w zasadniczej służyło. No i wymiana informacji, po prostu zmiana jest troszkę podejścia żołnierza zawodowego do żołnierza z rezerwy, nie? Wiadomo, nie ma już, tutaj była wcześniej fala, czy tam stalownia, jak to mówiło się żargonem wojskowym, nie? No także, że no, dużo też pracowaliśmy na sprzęcie, także ciekawych człowiek rzeczy nauczył się na pewno tych, których się nie nauczy w cywilu. Rezerwiści mogli obejrzeć krótki film z ich pobytu w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia. Rzeczywiście chyba dobrze czuli się w jednostce, bo prawie każdy dzień zaczynali śpiewająco. A w niedzielę rano, kiedy słońce wschodzi, potem młody żołnierz do koszara chodzi, potem młody żołnierz po koszara chodzi.
To oni rzeczywiście tak śpiewają? Rzeczywiście. Ja powiem z własnego doświadczenia, przychodzę rano do jednostki, widzę piękną kolumnę marszową, idą uśmiech od ucha do ucha, rozśpiewani, śpiewają Alinę Malinę z tego, co kojarzę. Pięknie. Byliśmy też uczeni po prostu zasadniczej służby i tak to, co zostało, trzeba było odkurzyć w zakładkach pamięciowych. No i do przodu, na lewo, akcent i się śpiewa, no, lżej się maszeruje. Okazuje się, że wojsko bez muzyki nie może się obyć. Uroczystość w Teatrze Miejskim zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego imienia generała Józefa Wybickiego.